Chciałem, korzystając z Państwa pośrednictwa, podziękować wszystkim Opolanom za poparcie, które uzyskałem wczoraj w wyborach. Jest to zaufanie ogromne. Mam nadzieję, że sprostam. Nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Jest to najlepszy wynik pośród chyba wszystkich miast wojewódzkich. Zdecydowana wygrana w pierwszej turze, więc oczywiście jestem na co dzień człowiekiem skromnym, ale też nie ma co w tym wypadku jakby tak nie widzieć i udawać, zamykać oczy, że wynik jest naprawdę imponujący i nie spodziewałem się. Po 5 lat temu, kiedy zdobywałem 70% w pierwszej turze, wydawało mi się to wynikiem absolutnie kosmicznym, nie do powtórzenia. Tymczasem udało się przebić sufit, więc bardzo serdecznie mieszkańcom za zaufanie dziękuję. Dziękuję też sztabowi mojemu wyborczemu, w czym to najbardziej zespołowy sukces, jaki można było osiągnąć. Gdyby nie cały zespół ludzi, ten wynik na pewno taki by nie był, więc i praca sztabu, i praca kandydatów na radnych, i też oczywiście moi najbliżsi współpracownicy i ci dalsi, bo stawałem do tych wyborów jako prezydent po 9 i pół latach. Więc jest to czas, który zużywa polityka. To jest zupełnie normalne, naturalne, a udało się uzyskać zaufanie większe niż 5 lat temu, więc bardzo mnie to cieszy. Co jeszcze jest istotne w tym wypadku do zauważenia? Dziękuję za wsparcie i Platformie Obywatelskiej, i Trzeciej Drodze, i która nie wystawiła swojego kandydata, i oczywiście Lewicy, wszystkim posłom i nie tylko, którzy mnie wspierali w tej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście to jest też nasz wspólny sukces. Tak te wybory się ułożyły, że pierwszy raz startowałem z tak szerokim poparciem, jeżeli chodzi o partie polityczne, i to też z pewnością miało wpływ na wynik wyboru, więc bardzo serdecznie za to udzielone poparcie dziękuję. Jesteśmy po porozumieniu programowym z Platformą. Kandydaci Platformy startowali z poparciem dla mnie w tych wyborach, więc to jest też wspólny nasz sukces, ich wynik wyborczy do Rady Miasta, i myślę, że to porozumienie nas zachęca i zobowiązuje do współpracy, bo tego, myślę, mieszkańcy oczekiwali. Przez ostatnie lata starałem się prowadzić politykę, w której byłem otwarty na różne propozycje z różnych środowisk, i to nie było efektem tego, że mam takie zmienne poglądy, tylko efektem tego, że jako odpowiedzialny za miasto muszę działać na rzecz mieszkańców i na rzecz miasta, a nie mogę działać tylko według własnego widzimisię, stąd pokornie, ale jednak przyjmowaliśmy czeki, tak to nazywając, bo często tak to było nazywane. To nie były pieniądze, które trafiały do naszej kieszeni, mojej kieszeni osobiście, tylko do mieszkańców Opola. Dzięki temu uzbroimy choćby strefę we Wrzoskach za 150 milionów złotych, i do takiej współpracy jestem gotowy w kolejnych latach. To też mieszkańcy docenili, bo te wielkie poparcie, które uzyskałem w wyborach, jest też efektem skuteczności tego, co robiłem. Natomiast oczywiście byłem też bardzo mocno w ostatnich latach zaangażowany politycznie, pokazując tą dyskryminację, która dotknęła miasto choćby przy budowie mostów czy przy budowie obwodnicy, kiedy nas wykluczano z tych zadań. Most przez Odrę, obwodnica, to jest oczywiste, to jest droga krajowa, więc szukamy finansowania zewnętrznego. Dzisiaj już zgłaszaliśmy te uwagi, świeżo po wyborach zgłaszaliśmy te uwagi do ministerstwa w ramach konsultacji Krajowego Programu Odbudowy, bo tam jest miejsce na to, gdyby te zapisy się zmieniły, żeby nie wykluczać samorządów z ubiegania się o te pieniądze, bo tam jest wykluczenie wprowadzone przez poprzedni rząd. Dla samorządów pieniądze są zapisane tylko dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Ale oczywiście są takie zadania, które na pewno są priorytetowe, choćby te dotyczące zagospodarowania terenu po stadionie miejskim, choćby te związane z budową szkół i oświatą w ogóle w mieście, bo to są różne oczekiwania, które się pojawiają. Ja mówiłem o szkole na Malince, radni Platformy obiecali, że będą się starać o zewnętrzne dofinansowanie dla szkoły, dla dzieci, dla szkoły specjalnej, więc jak najbardziej. Mówiliśmy oczywiście o tych projektach, które dotyczą szeroko kultury, codziennego życia w mieście, więc nie brakuje rzeczy do roboty w mieście, nie brakuje też potrzeb napraw, też jesteśmy tego świadomi, te naprawy zaraz ruszą po zimie, mówię tu o drogach. Oczywiście jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pomysły, na bieżąco to, co będzie można, będziemy z tego korzystać.